Marcin Bąk, witam Państwa w specjalnym programie Telewizji Republika, a specjalnym dlatego, że i dzień jest specjalny. Wizyta prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych, spotkanie z prezydentem Trumpem. Witam pierwszego z naszych gości, Aleksander Wierzejski. Kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Nie trzeba Państwu przedstawiać naszego gościa, szczególnie ci z Państwa, którzy chcą sobie podszlifować angielski i dowiedzieć się nieco więcej o tym, co dzieje się w świecie po angielsku. Znają Poland Daily bardzo dobrze. Znajomość Olka właśnie w kwestiach mediów anglojęzycznych będzie nam dzisiaj bardzo potrzebna. Od kilku dni, ale szczególnie dzisiaj, mamy taki zalew informacji w polskich mediach i w polskiej prasie o tym, że bardzo źle pisze się w angielskiej, w ogóle brytyjskiej, angielskojęzycznej prasie o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, że to jest w ogóle bardzo źle, że nie powinno tej wizyty być w ogóle, a już zwłaszcza teraz na kilka dni przed wyborami. Co sądzić o takich połajankach? Zależy, gdzie się pokazują. Jeżeli publikowane są w prasie zachodniej, nie wiem, Washington Post, New York Times, te główne liberalno-lewicowe media w Stanach Zjednoczonych, CNN i tak dalej, to są to najczęściej teksty pisane w Polsce przez korespondentów z Polski, którzy stoją po jednej stronie polskiego podziału politycznego. Głosy z drugiej strony praktycznie nie docierają, no i stąd nic dziwnego, że wyolbrzymiane, wykrzywiane, przekręcane są znaczenia słów no, dotyczące wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, no, po to, by oczywiście zrobić mu tam za oceanem jak najgorszą publikę. Ale przede wszystkim chodzi o to, że to jest funkcją tego, jak widziany jest przez te media prezydent Donald Trump. I cokolwiek Donald Trump zrobi, jak posmaruje masłem kanapkę... Nie wolno smarować masłem. Nie wolno, jest to po prostu naruszanie praw masła, zwłaszcza, że masło jest białe. Ale zatrzymajmy się na moment. Dlaczego nie ma czarnego masła? Są takie kremy czarne, orzechowe. Nie będę wymieniał, żeby nie lokować produktu nazwy tej firmy. Natomiast zatrzymajmy się na moment przy tym określeniu media liberalne, bo to, co Amerykanie nazywają mediami liberalnymi, w Polsce nazywane byłoby po prostu lewicowymi, prawda? Ale odpowiednik, nie wiem, Trybuny Ludu, Komsomolskiej Prawdy i tak dalej. Ale przecież wiemy dobrze, że w Stanach Zjednoczonych istnieją też media konserwatywne, wolnościowe, czyli liberalne w tym dawnym, tradycyjnym znaczeniu. To jest cały kompleks Fox, prawda? Jak to jest, że te media, no nie wiem, nie mają tutaj przedstawicieli, nie mają przebicia, nie interesuje ich docieranie do prawdy. Z czego to wynika? To wynika jednak z tego, że jesteśmy z punktu widzenia tych mediów na uboczu wydarzeń światowych, że oni mają ważne rzeczy, które dzieją się w tej chwili w Stanach. I relacjonowanie tego, co jest w Polsce, jest trudne, no bo podziały są trudne, nazwiska nie do wymówienia, nie wiadomo, kto tam po której stronie stoi, tak? Jaka jest rola prezydenta w Polsce? No, pamiętajmy, że prezydent Donald Trump jest po pierwsze szefem rządu federalnego, czyli stojącego ponad rządami krajowymi. Po drugie, no właśnie, jest prezydentem, najwyższym dowódcą wojska, decyduje o polityce zagranicznej, ale cała reszta jego uprawnień musi przejść przez kongres i jest ograniczony, ale jest znacznie silniejszą postacią niż politycznie niż prezydent Polski, którego konstytucja z 1997 roku mocno ograniczyła. Powiedziałeś, w Stanach Zjednoczonych mają teraz inne problemy na głowie. I to jest prawda. I przejawem tych innych problemów działo się na przykład, jest to, co działo się w ciągu ostatnich dni, tygodni z pomnikami. To jest taka symboliczna walka z przeszłością, z osobami, które już od dawna nie żyją. Między innymi dostało się pomnikowi naszego bohatera i amerykańskiego bohatera, czyli generała Tadeusza Kościuszki. Prezydent Polski, Andrzej Duda, odwiedził dzisiaj ten pomnik, złożył symbolicznie kwiaty, oddał cześć bohaterowi dwóch narodów. No ale kiedy dochodziły do nas wieści sprzed wielu dni o tym, że właśnie dostało się aktywiści tej murzyńskiej i nie tylko murzyńskiej organizacji ten pomnik w jakiś sposób zniszczyli, pomalowali, no to rodzi się pytanie, zaraz, o co tu chodzi?
chodzi. Musimy tutaj cofnąć się do 2017 roku. 6 lipca na Placu Krasińskich w Warszawie wystąpił Donald Trump z bardzo nietypowym jak na amerykańskiego prezydenta przesłaniem, w którym mówił o tym, że wolność nasza, wolność Zachodu jest zagrożona, że jest zagrożona atakiem z zewnątrz i z wewnątrz. I musimy się bronić. Jako przykład pokazywał Polskę i Polaków, którzy w obronie swojej cywilizacji szli do boju. No i w końcu w domyśle zwyciężyli. Tak samo zwycięży Zachód. Akurat pomnik Tadeusza Kościuszki jest bardzo dobry, bo również był wymieniony w tym przemówieniu jako przykład braterstwa i przykład tej samej postawy i wartości, które nas 230 lat temu łączyły z Amerykanami, na przykładzie 240, na przykładzie 250 nawet. Na przykładzie, dokładnie. Na przykładzie tych bohaterów polskich, którzy poszli walczyć o wolność Stanów Zjednoczonych. No oczywiście to jest długi, skomplikowany temat. Bardzo dobrze, że prezydent tam poszedł, że położył kwiaty. To jest symboliczny gest i to jest tuż obok Waszyngtonu. Tam obok Parku Lafayette jest ulica 16. Ulica 16 została 5 czerwca pomalowana przez aktywistów Black Lives Matter. Takie wielkie, żółte litery Black Lives Matter mają przypominać o tym ruchu, a pani czarnoskóra burmistrz Waszyngtonu, zresztą działaczka Partii Demokratycznej, ten kawałek, który przylega bezpośrednio do ogrodów otaczających Biały Dom, nazwała jak? Black Lives Matter Plaza. Więc już w historii ten ruch się zapisze, aczkolwiek nie wiem w jaki sposób, nie wiem jak go będziemy wspominać. Tam zwraca się uwagę na liczne powiązania tego ruchu i wszelkich przyległości, które tam się natychmiast objawiły, jak choćby Antifa, znana dobrze z Europy, Europy Zachodniej, niestety także od paru lat z Polski. Na liczne powiązania po prostu z marksizmem, z różnymi odmianami neomarksizmu. Czy to jest realne zagrożenie nie tylko dla Trumpa, on w końcu będzie się ubiegał za nie tak długi czas o reelekcję, ale w ogóle dla tego starego porządku Ameryki opartego na Biblii, na własności, na prawie do posiadania broni, na rodzinie, na takich starych, tradycyjnych wartościach? Ameryki nie ma bez konstytucji amerykańskiej i bez tej tradycji no, sięgającej 200 lat, to jest tam 15 pokoleń raptem. Nie można tego za bardzo porównać do Polski i historii naszych rodzin, która często sięga głębokiego średniowiecza i my jakoś to tam niesiemy. Możemy na co dzień o tym nie pamiętać, ale to w nas jest. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie teraz wydarzenia, których jesteśmy świadkami, mają jeden kontekst. 3 listopada są wybory prezydenckie, ale też wybory do Kongresu, czyli do Sejmu, ale też wybory do Senatu i wybory stanowe na bardzo wiele stanowisk. Przykład Atlanty jest bardzo dobry tutaj. Pamiętamy tą historię, gdzie czarnoskóry, zresztą pochowany wczoraj człowiek został wezwany patrol policyjny, on jakby spał w swoim samochodzie, był pod wpływem jakichś tam środków, może narkotyków, może alkoholu. W momencie, kiedy bardzo spokojna rozmowa, kiedy policja mówi, że musimy pana zakuć, bo ma pan w sobie substancję, musimy pana zakuć, zawieźć na komisariat i potem pana puścimy, on zaczął się wyrywać, szarpać, został powalony. Wyszarpał policjantowi taser, takie urządzenie elektroniczne oszałamiające. Zaczął uciekać, policjant go gonił, policjant się odwrócił do tego policjanta, wycelował w niego ten taser, no i wtedy padły strzały ze strony policjanta jako działanie absolutnie bezwarunkowe. Tak? Do tego jest szkolony. Dokładnie. No i policjant został wyrzucony z pracy, ponieważ szef jego szefa, czyli nadzorca policji, ubiega się w wyborach o kolejne stanowisko i chce na tym właśnie ruchu Black Lives Matter, jako jeden z jego aktywistów zarobić. No, będzie sprawa w sądzie. Pytanie, czy policjant mógł się bronić i czy mógł zastanawiać się, czy ten człowiek jest groźny, czy niegroźny, czy ma, ile ma ładunków tego tasera, akurat miał jeden, no ale mówię, to jest kwestia rozruchów. I tak samo jako na wielką polityczną okazję patrzą na ruch Black Lives Matter, na problemy gospodarcze wywołane COVID-19. Demokraci, którzy liczą, że ten niepokój, te rozruchy na ulicach
zniszczą. Im gorzej, tym lepiej. Skąd my to znamy? Wróćmy jeszcze na moment do tego, od czego rozpoczęliśmy rozmowę, czyli prasa, prasa amerykańska, prasa zachodnioeuropejska. Tam się pojawia pewien stały wątek, czy kilka wątków w nagłówkach, jeżeli jakikolwiek artykuł poświęcony jest wizycie prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Tam się pojawiają takie wątki jak LGBT, tak, i kilka jeszcze innych dodatkowych liter. Ukazywanie Polski, no i prezydenta Polski jako kogoś, kto stoi na czele jakiegoś quasi-totalitarnego państwa. Tam są wątki związane właśnie z autorytaryzmem, który rzekomo się tu u nas rodzi. Z czego to wszystko wynika? Zbudowanego wizerunku przez lewicę. To są te, znowu, jeszcze raz, ci sami korespondenci, którzy tutaj mieszkają, no, piszą, że Polska jest krajem rasistowskim. A dlaczego jest rasistowskim? Bo nie ma czarnoskórych. No, oczywisty argument, prawda? Jedno z drugiego wynika. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj... A ten wątek LGBT, tu wiemy, że jest pewien problem, bo znaczna część nawet obecnej administracji amerykańskiej też sobie przypina dumnie znaczki, kiedy tam są dni dumy gejowskiej, wywiesza flagi tęczowe. No i jest z tym pewien problem. Jest z tym pewien problem. Ja myślę, że zdanie, które wypowiedział pan prezydent Andrzej Duda, że istnieje ideologia LGBT i tej ideologii my się przeciwstawiamy. Nie życzymy sobie seksualizacji dzieci, nie życzymy sobie zmian społecznych, które ona prowadzi, bo to naprawdę nie chodzi o homoseksualistów i tak dalej. Cekowanie tych ludzi jakieś. Tak, jakieś, tylko o ich ponadstandardowy wpływ na edukację, na zmuszanie dzieci do... To się nazywa tak naprawdę deprawacja dzieci. To nie jest żadna seksualizacja, to jest po prostu deprawacja i my tego nie chcemy. No, chcemy, żeby rodzice mogli odmówić. W krajach zachodnich, w Wielkiej Brytanii przecież nie wolno odmówić puszczania dziecka na takie lekcje. Nie wiem, jak jest w Niemczech, podejrzewam, że podobnie. Te zajęcia są obowiązkowe i tam dzieci się zajmują. Dzieci zainteresowane właśnie tym, jak zostać strażakiem albo śmieciarzem, jeździć wielką śmieciarką, nagle dowiadują się... Inny obiekt zainteresowań. No właśnie. Ale to wszystko jest... Plan rewolucji społecznej idzie od lat 60. przynajmniej. Wydawało się, że ponieważ no, te hasła się wypaliły, tak? No, przecież to jest już stare. Nic nowego tutaj nie da się wymyśleć. Ale machina ruszyła, machina również komercyjna. Zobaczmy firmy, które stoją za Black Lives Matter, kosmetyczne, które mówią, że nie będą oferować linii produktów wybielających skórę. To jest to samo myślenie, tak? Totalitarne myślenie, które jest przeciwne wolności. Bardzo ważna rzecz jest właśnie taka dzisiaj. Jarosław Kaczyński na ten temat mówił w Lublinie, że grozi nam ograniczenie naszej wolności pod wieloma względami. Grozi nam powszechna poprawność polityczna. Chodzi o to, żebyśmy bali się nawet już nie powiedzieć, pomyśleć coś. Co jest niesprawne, bo to zostanie zaraz wykryte przez jedną czy drugą elektroniczną urządzenie śledzące nasze czyny, sztuczna inteligencja. Ja myślę, że wiele osób nie zorientowało się o tym, że etap rób ta co chce ta, zabrania się zabraniać, już mamy za sobą. Już jest kolejny etap, walka z mową nienawiści. Tak? Bardzo płynnie przeszliśmy od etapu pełnej swawoli do etapu coraz wnikliwszej kontroli nad tym, co mówimy, a przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, co myślimy. My będziemy definiować, czym jest mowa nienawiści. No bo jeżeli ktoś powie coś, no ale on jest z dobrej strony, nie ma to mowy może, nienawiści. Ale prawicowy fanatyk już nie może wyrażać mowy nienawiści. Prawicowi, patrzmy na Stany Zjednoczone, demonstracje dziesiątek tysięcy, no może setek tysięcy ludzi na ulicach, proszę bardzo, ale jeśli chcecie wyjść, wy biali, przypomnijmy, Stanach Zjednoczonych, czarnia, wszyscy czarni, którzy tam są, stanowią 15-14% mieszkańców. Ogromna większość to są biali. Cały czas są stany, gdzie nie ma, albo są pojedyncze przypadki. Można nie spotkać całymi dniami żadnego czarnoskórego
Amerykanina i oni między sobą są bardzo mocno podzieleni na tych, którzy są potomkami faktycznie niewolników, na tych, którzy tutaj przyjechali na studia z Afryki i ich dzieci no, skończyły prawo, są lekarzami. No, co oni mają wspólnego z Black Lives Matter? Tak? Cieszyli się zawsze prawami wszystkimi, mm-hmm. jakie można było. Przybysze z Karaibów, przybysze z Ameryki Południowej. Jeżeli mm-hmm. czarny Brazylijczyk przyjedzie do Stanów Zjednoczonych, to on jest, to jego dzieci są bardziej Brazylijczykami? Czy bardziej Amerykanami? Czy to... Olku, można by dość długo jeszcze o tym rozmawiać. Ale to bardzo... tylko jedno słowo. Mm-hmm. Że bardzo ważny, kluczowy dzień jest dla nas, że dla wolności Polski i świata mm-hmm. to jest niezwykle istotne. I obserwujmy pilnie, co mm-hmm. będzie się działo. Bardzo ci dziękuję za tą garść informacji dotyczących tego właśnie, co się dzieje i co będzie się działo w Stanach Zjednoczonych. Natomiast my będziemy się już za chwilę łączyć z ministrem Janem Dziedziczakiem.